was out getting a tree while my sister and me are writing verses and rhymes. Dobry kochani, witajcie w kolejnym dniu Vlogmas. Ja właśnie wysiadam i idę na pocztę. Byłam przed chwilą w agencji pocztowej, która okazało się, że już nie istnieje, a byłam w niej 2 tygodnie temu i przychodzę, tam wszystko pozamykane, karteczki nie ma. O, sorry, winę tu. Aha, chyba zostawiłam klucz od samochodu. Czekajcie. Brawo, ja tak wysyłam paczkę w pudełku po zakupach z Zalando. Często tak robię, bardzo fajne są te pudła, te kartony. Więc teraz tylko trzymam kciuki, żeby nie było za dużego tłoku na poczcie, ale już widzę, że jest ostro. Odstałam swoje na poczcie i oczywiście nie obyło się bez awantur. Były 2 okienka otwarte i przyszedł taki pan z zachodnim akcentem i on myślał, że kolejka, która była naprawdę spora, była do 1 okienka i sobie patrzy normalnie do 2. Pani go przyjęła i te wszystkie starsze panie zaczęły tak na niego krzyczeć, tak go wyzywać. A on po prostu nie wiedział, on wszystkich przeprosił, powiedział, że no nie wiedział, że jedna kolejka jest do 2 okienek. A później była taka sytuacja, że pani mnie obsługiwała, ja tam wysyłam 2 listy i paczkę i tak się zdziwiłam, pani mówi, mam do zapłaty i się zdziwiłam, że mało. Ja mówię, czy nie za mało? Pani policzyła i takie dwie, przepraszam, że to powiem, ale stare baby, naprawdę stare baby, inaczej nie mogę ich, słuchajcie, określić po tym, co usłyszałam, bo one na całą pocztę się wydarły, komentując mnie, patrz, za mało jej, to niech dołoży ze swojej kieszeni, jak ma za dużo pieniędzy, nam też może niech coś da. Powiem wam, naprawdę, w jakim kuźwa kraju my żyjemy? Jacy ludzie nas otaczają? Dlaczego ludzie są tak okropni? Dlaczego są tak nastawieni? I dlaczego starzy wymagają od młodych kultury, kiedy sami nie potrafią jej w niej wytrwać, jej zaprezentować? Oczywiście tutaj mocno generalizuję, ale to było tak żenujące. I powiem wam, że ja normalnie w takich sytuacjach komentuję, podejmuję dyskusje, przynajmniej się odwracam i mierzę wzrokiem. Ale po prostu ja stałam jak wryta przy tym okienku i sobie myślę, nie, po prostu nie wierzę, no nie wierzę. Spędziłam tam jakieś 10 minut i wychodzę taka totalnie zniesmaczona, totalnie, absolutnie. Po prostu tragedia. Co się z tymi ludźmi dzieje? Nie wiem, czy to jest kwestia świąt, czy ci ludzie zawsze tacy są. Jeżeli tak, to naprawdę z całego serca im współczuję. Minęło już kilka godzin, a ja wciąż mam traumę. Naprawdę, wciąż mam traumę po tym, co przeszłam na poczcie. Ojejku, jejku. Właśnie dlatego nie lubię chodzić na pocztę i w ogóle do takich miejsc, gdzie można spotkać takich ludzi, bo zawsze takie coś przez chwilę dłuższą mnie trzyma, w sensie, że to przeżywam. Jestem zażenowana, albo jest mi przykro, albo się zdenerwuję i te emocje przez chwilę jednak mnie trzymają. Nie no, aż tak źle to nie jest, już mi minęło, ale powiem wam, że z 2 godziny chodziłam taka skołowana i się zastanawiałam w ogóle, co się wydarzyło. To, co mam teraz na ustach, to jest jedna z moich ulubionych, chciałam powiedzieć szminek, jeden z moich ulubionych błyszczyków ostatnimi czasy i to jest Make Up Forever. W kolorze. Jezu, tu jest tak ciemno. Sorry w ogóle za moją fryzurę, no ale wiecie, jak to się siedzi w domu i sprząta. 201. Bardzo gęsta, taka mocno trzyma się ust, fajną ma formułę, lubię takie produkty. I ta szminka Chanel w takim szalonym, różowo-malinowo-czerwonym kolorze, o której kiedyś wam mówiłam w jakimś vlogu i mówiłam wam, a potem wam pokażę. I wam nigdy jej nie pokazałam, znaczy wtedy w tamtym vlogu jej nie pokazałam, więc bardzo was przepraszam. I teraz wam ją pokazuję i to jest Rouge Allure Gloss 18 Seduction. I ona ma naprawdę piękne opakowanie, przepiękna jest ta szminka. I żeby ją otworzyć, musimy zrobić klik, klik. Otwieramy i tutaj mamy, kurczę, nie mam jak wyjąć, o, i ona ma taki aplikator. I teraz pewnie część z was sobie myśli, matko, co jej się stało z paznokciami, w ogóle o co chodzi? Tak mocno eksploatowałam moje hybrydy przy sprzątaniu, gotowaniu i tak dalej, i tych wszystkich obowiązkach przedświątecznych, że 2 paznokcie mi się bardzo uszkodziły.
I dzisiaj jak stałam na tej poczcie, to słuchajcie, zaczęłam sobie tak delikatnie podważyć te hybrydy. Ja wiem, że to niszczy płytkę i to jest straszne, ale już to zrobiłam i czasu nie cofnę. Więc oczywiście to nie, że zostawiłam złośliwie na poczcie resztki mojej hybrydy, tylko sobie te małe okruszki wszystkie chowałam do chusteczki, tak sobie stałam i takie było moje zajęcie właśnie dzisiaj w kolejce. Więc powolutku zdjęta hybryda, wygląda tak, a my dzisiaj wieczorem idziemy na Fuck Up Trójmiasto. Dużo dobrego słyszałam o tym wydarzeniu, ale nigdy tam nie byłam, więc dzisiaj mamy wieczór taki wychodny i tam też właśnie pójdziemy. Potem może jakaś kolacja, może nie wiem, zobaczymy. W każdym razie ja kamerę ze sobą zabiorę, ale ja wam to pokażę dopiero w jutrzejszym vlogu. Od tego zaczniemy, od takiego wycinka jeszcze z piątkowego wieczoru, dlatego że chcę się trzymać tego, że 8 rano jest vlog, a jak wrócimy późno, to montaż i upload na YouTube to zajmie mi tyle czasu, że pewnie nad ranem się położę, a nie mogę sobie na to pozwolić, bo jutro mamy dużo pracy w kuchni. Jutro mamy akcję pod tytułem Bigos, a woda mi się gotuje na pierożki. Mamy akcję pod tytułem Bigos oraz lepienie pierogów. Więc mam nadzieję, że wszystkie pierożki nam się pięknie zlepią, że wszystko wyjdzie wspaniałe i w ogóle. I chodzi mi cały czas po głowie taki temat, który chcę z wami poruszyć. On jest trochę związany z tym, o czym wam ostatnio mówiłam, o tym dziwnym komentarzu, generalizowaniu i tak dalej. I chcę nagrać taki odcinek, do którego zainspirowała mnie inna youtuberka, która zachowała się bardzo nieładnie i powiem wam, że w stosunku do mnie, za moimi plecami, o czym donieśli mi moi widzowie. I z jednej strony nie chcę, żeby takie osoby stawały się bohaterami moich odcinków, bo takie osoby często sobie dopisują, że o, patrz, mówią o mnie jak wspaniale, więc nie chcę im dawać tej satysfakcji, ale z drugiej strony ja mam potrzebę edukowania i przekazywania pewnych treści takich merytorycznych i trochę mnie ciągnie, żeby taki odcinek nagrać. W ogóle dzięki wszystkim osobom, które mi doniosły na tę osobę i powiem wam, że jestem zażenowana, bo można kogoś nie lubić i wystarczy tej osobie to powiedzieć w twarz, albo jeżeli ma się jakieś niejasności, to ją po prostu o to zapytać. Szczególnie, że ja jestem naprawdę otwartą osobą i naprawdę jestem ostatnią osobą, której można się chyba bać, bez kitu. Więc nie rozumiem czegoś takiego, to po pierwsze, a po drugie, jeżeli jesteś częścią jakiejś społeczności, tak jak my tutaj na YouTubie, wszyscy twórcy, jesteśmy częścią społeczności YouTube'owej, którą reprezentujemy, w której tworzymy content, którą wspólnie budujemy, to, że ktoś kogoś personalnie może nie lubić, to nie znaczy, że musi jakby publicznie o tym mówić na głos i jeden drugiego zniesławiać, obgadywać, nie wiem co jeszcze robić, ale tak burzyć tę całą społeczność, sprawiać, że nie jest się lojalnym w stosunku co do całej tej, powtórzę się, ale całej tej społeczności, że nie jest się właśnie taką częścią ogółu, tylko tak się wyłamuje i się obgaduje inną osobę. Wiem, że ostatnio na YouTubie kilku takich twórców zaczęło mówić negatywnie o innych twórcach i niektórych wymieniają z imienia, czy z nazwy, czy z niku, a innych po prostu opisują z totalnymi detalami, tak jak ja zostałam opisana. Ale nie zostało powiedziane wprost, że to jest Lola, Vlog Lola, Ola, czy cokolwiek takiego, ale i tak ci, co te osoby, które mnie oglądają, od razu wiedziały, że chodzi o mnie. No i też, że tak powiem, mi doniosły, czy też z uprzejmości mi o tym napisały. I naprawdę jestem, śmiać mi się chce z tego, bo to świadczy naprawdę o, według mnie, ogromnej niedojrzałości, braku klasy, kultury, zawiści też ogromnej, bo to, co ja usłyszałam w tych filmach, to po prostu taka zawiść biła, że masakra. I myślę o tym, żeby nagrać taki osobny odcinek, w którym sobie na ten temat pogadam. Skończyła mi się pamięć, nie wiem na czym stanęło, a ten dźwięk, który słyszycie w tle, to jest, to pierożki się gotują. Tak, dzisiaj na obiad był krupnik i pierogi, więc no, od 5 dni jem obiad w domu, niebywałe. Wracając, słuchajcie, do tematu, no zastanawiam się, czy nagrywać ten odcinek, czy nie, czy robić takiego w cudzysłowie bohatera z tej laski, czy naświetlić ten problem, bo teraz widzę, że na YouTubie naprawdę jest hype.
w tej kwestii na ten temat, że w ogóle jedni drugim trochę zawiści, trochę zazdrości, trochę nie wiem z czego, jakie tam są ich pobudki, wypominają to, co mają, to jaki prowadzą styl życia. Dla mnie to jest, słuchajcie, to, że hejter robi to anonimowo, no to okej, okay, no tak było, jest i będzie. To, że tam jakieś laski obgadują w życiu realnym, no to tak samo. Ale jeżeli już twórcy jeden drugiego zaczyna tak jechać, mówiąc kolokwialnie, no to to jest dla mnie, słuchajcie, żenada. I myślę, że warto ten temat nagłośnić, parę osób może wyedukować, może się uda. Jak nie, no to trudno, no to trudno. Więc tak, taki nudny dzień, typowo przedświąteczny i tyle. Ja wiem, że ostatnio mało odpisuję na komentarze, mam nadzieję, że w weekend trochę nadrobię, ale raz, że praca, dwa, jak mam teraz te 2 dni wolnego, no to widzicie, no, widzicie, no wiecie jak jest, tak? Sprzątanie, zakupy, planowanie, gotowanie, to wszystko przed świętami, naprawdę tego jest sporo, więc bardzo Was za to przepraszam, że nie mam tak super kontaktu jak zawsze, ale liczę na to, że jakoś to nadrobię na dniach. Więc to tyle, kotki moje kochane. Nie wiem, czemu tak do Was powiedziałam, chciałabym być moi kochani, ale możecie być kochanymi kotkami, jak tam chcecie. Widzimy się jutro w kolejnym vlogu, który rozpocznie się od właśnie dzisiejszego wieczoru, tak nietypowo, bo podejrzewam, że na fuck-upach może być ciekawie i też chciałam Wam w ogóle przybliżyć koncepcję tego spotkania, ale to właśnie w jutrzejszym vlogu Wam powiem, o co chodzi. I tyle, dziękuję kochani, że byliście ze mną i do zobaczenia jutro, pa! I zgadnijcie, jaki dostałam gratis. Stan balona. Aż zadzwoniłam do Piotrka i mu to opowiadam w śmiech i on mówi: no niestety, to ja muszę chodzić na zakupy do tej apteki.